drugie wyróżnienie wędruje do Tomka. Moje gratulacje, Tomku. Nauczycielka języka polskiego Jolanta Żabińska wręcza wyróżnienia laureatom szkolnego konkursu poetyckiego. Maja nie wie, że Bartek postanowił ją zdemaskować. No a pierwsza nagroda za wiersz Miłość wędruje do Mai Skrzyńskiej. Brawo! Dziękuję bardzo. To dla mnie ogromny zaszczyt i naprawdę dużo pracy włożyłam w ten wiersz. Jeszcze raz moje gratulacje i wiersz jest fantastyczny. Dziękuję. Stop! Maja nie napisała tego wiersza. Słucham? Jak to nie napisała? To kto niby napisał ten wiersz? Ja. Pani profesor, to jest jakiś nonsens. Nonsensem było zadawanie się z tobą. Maja podrywała Bartka tylko po to, żeby napisał dla niej ekstra wiersz. Zakręciła mną, a ja napisałem jej wiersz, który wystawiła w konkursie. Maju, to prawda? Oczywiście, że nie. Bartek mi zazdrości. Przestań kłamać. Skoro jesteś takim super poetą, to dlaczego sam nie wystąpiłeś w tym konkursie? Dobrze wiesz czemu, bo nie lubię takich konkursów. Spokojnie. Bartek, masz jakiś dowód na to, że Maja ukradła ci wiersz? No nie. Oczywiście, że nie ma, bo to jest nieprawda. To Maja, jak sama napisałaś ten wiersz, to go wyrecytuj z pamięci. Ale nie uczyłam się go na pamięć. Takie krótkie wiersze się pamięta. Maju, nie potrafisz powiedzieć swojego wiersza na pamięć? No, coś tam było. Dłoni, my i ramiona. Ja i ty w splątanych ramionach. To miłość, to radość, to pułapka. Ty i ja w splecionych dłoniach. To pułapka, to radość, to miłość. Jesteś każdym słowem, którego przed poznaniem ciebie nie znałem. Byłem samotny, umierałem. Pani nie wierzy. Maju, dosyć tego. Chcę znać prawdę. No dobrze, napisał ten wiersz. Ale miałam prawo go wystawić. Wiersz był mój. Dostajesz naganę, a nagroda wędruje we właściwe ręce. Ale ja nie chcę. Zasłużyłeś. Maju, a ciebie zapraszam do pana dyrektora. Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Natychmiast. Proszę o spokój. Zaczekajcie tutaj. Stary, gratulacje. Wygrałeś konkurs. A weź. Co z tego, że wygrałem konkurs, skoro i tak czuję się totalnie upokorzony? Po tym dniu chyba już nigdy się nie zakocham. Jak Maja mogła mi zrobić coś takiego? Jest mi naprawdę bardzo smutno.